Ale masz koloszaki, Max. Trochę widzę, jeszcze ci się żółtko ścina, co? No. Co? Trochę nam się żółtko jeszcze ścina. Idziemy do przedszkola. Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym vlogu. Standardowo defekt wymowy. Zawiozłam przed chwilą Maxia, byłam jeszcze u moich rodziców po jajka, bo oczywiście od wczoraj mój tata, kiedy przyjdziesz po jajka? Kiedy przyjdziesz po jajka? I mam ciacho, moi drodzy, od mojej mamy, także zaraz robię kawę, bo podczas jechania teraz do domu od moich rodziców totalnie mi się oczy zamykały i po prostu nie mogłam wytrzymać, po prostu nie potrafię zacząć dnia od kawy, więc zaraz zabieram się za kawkę, ale przed kawką standardowo, już od tygodnia lecę właśnie, od tygodnia sobie można tak powiedzieć, lecę właśnie tutaj z tym sokiem z aloesu, którego właśnie, który widzieliście we wcześniejszych vlogach, właśnie mówiłam, że zaczęłam pić właśnie kieliszek takiego soku z aloesu z wodą i on ma być właśnie na, wiecie, na włosy, na paznokcie, na skórę, no zobaczymy, jeszcze jakoś takich bardzo dużych efektów nie widzę, ale to może dlatego, że no minął tydzień, tak, więc nie ma co się dziwić, że wiecie, że jeszcze jakichś efektów nie ma, no bo to jest tylko tydzień. Myślę, że może tak po miesiącu będą jakieś fajne efekty, więc piję sobie teraz właśnie tą wodę, robię kawkę i przysiadam do miniaturki. Wrzucam vloga, który oczywiście już się pojawi i możecie go oglądać tutaj w karcie, go będziecie mieli. No i czekam na Talę, bo za chwileczkę też przyjdzie na kawę, bo gadałam z nią na kamerce, właśnie na Messengerze i mówiłam, że mam ciacho. Więc jak usłyszałam, że ma ciacho, to mówi: Halina, już do ciebie jadę. Więc robię szybko miniaturę i czekamy na Halinę. Co tu się wydarzyło? Są truskawki, jest pianka, jest czekolada, jest biszkopt czekoladowy. W ogóle moja mama to jest mistrzyni w pieczeniu ciast, więc super, bo akurat będę miała mega ciacho do kawki. Zabieram się za szamanie i za robienie miniaturki. Muszę wam, słuchajcie, to pokazać. Czajcie. Są już czerwone, nie do końca, jeszcze nie są do końca właśnie dojrzałe, tutaj jeszcze jest taka plamka białego, tutaj też jeszcze nie jest do końca dojrzałe, ale zobaczcie, jakie mega zarąbiste, te są takie jeszcze malutkie, zielone, ale w ogóle zobaczcie, jak poszła mi do góry tutaj koktajlówka, to jest właśnie krzaczek właśnie pomidorów koktajlowych, więc to zobaczcie, jak wybiło, zobaczcie. Jest ogromne, nie? Mięta tak samo, słuchajcie, jest ogromna. Dzisiaj myślę, że oczywiście jak zdążę, pojadę po ukorzeniacz, żeby właśnie odciąć tutaj te końcówki i ukorzenić miętę. Zaraz też zrobię jakąś lemoniadę w domu. Tutaj też mi fajnie wszystko poszło i teraz zobaczcie na sałatę. Jaka jest olbrzymia w ogóle, serio. Na pewno, gdyby ona była w tej małej doniczce, na 100% by się nie zmieściła, więc dobrze, że ją przesadziłam. Tutaj ledwo co się mieści. Tak samo szczypior też już powoli trzeba będzie chyba ścinać, bo już zobaczcie, jest taki wysoki, że powoli się tutaj załamuje. Halina przyszła, wypiła kawę i poszła. Cześć! Trzeba się umieć w życiu ustawić, mleko mi się skończyło. Widzimy się później? Elo! No? Bo może pojedziemy do Action później, co? Zobaczyć te rzęsy i w ogóle. No, ale ja kończę po 15. Hej, teleportowaliśmy się do innego miejsca, do drugiej mojej psiapsi, która mi tutaj robi cudowne zabiegi, dlatego jestem taka piękna. Nie no, żartuję. Żartowałam. Będzie robić się depilację. Depilację moją laserową w Perfect Look Clinic. Robimy nogi, bikini i paszki. Tak? Przytakuje, nie mowa. Słuchajcie, jestem już po którym zabiegu na nogi? Na trzecim. Teraz będzie trzeci. Teraz będzie trzeci zabieg na nogi. Pachy i bikini. Czwarty, piąty. Co? Piąty? Szósty. Aha. Jak nie siódmy będzie. No. Także słuchajcie, będę miała gładkie nóżki, gładkie myszkę. Myszkę. Nie, no wiecie, o co chodzi. No. Bikini. Tak. Więc nie będę miała problemu z tym, żeby się właśnie tam golić. Tell me what you want.
wymalowanie na tej depilacji laserowej, to nie jest to jakiś, wiecie, zabieg mega, mega jakiś przyjemny, ale też nie jest jakoś mega bolący. Po prostu ja mam tylko takie, wiecie, ja mam w ogóle bardzo delikatną skórę i mnie wszystko boli, każda igiełka, co nie? Halinka? No. Ej, no weź przestań. Teraz, moi drodzy, będziemy robić karboksterapię na podbródek. Co tam się robi? Co to jest? Strzykujemy dwutlenek węgla. No. Wracając, moi drodzy, do Perfect Looku i w ogóle do tej depilacji laserowej, słuchajcie, takie efekty są widoczne w moim przypadku po drugim, trzecim zabiegu, ale wiadomo, każdy organizm jest inny, tak naprawdę inne panie mogą mieć dopiero efekty widoczne po tak naprawdę, kurczę, no nie wiem, po 7 zabiegach, nawet po 8, nawet albo nie wiem, po czterech zabiegach, więc to naprawdę jest zależne tylko i wyłącznie od organizmu. Ja miałam już widoczne efekty po drugim zabiegu, nawet i tak po trzecim, coś takiego, także jest mega fajnie. Ja na przykład depilację laserową bardzo, bardzo polecam. Ułatwiło mi to mega życie. No i czas, wiadomo, czas to jest najważniejsze. Także ja teraz, moi drodzy, cisnę na rzęski, zrobić rzęsy. Chyba będziemy widzieć się już powoli z Maksiem, albo może jeszcze ewentualnie zdążę podjechać na szybkie zakupy, albo zrobić lemoniadę, bo mi się już tak marzy lemoniadkę zrobić ze świeżą miętką z mojego ogrodu na balkonie. Przyszłam, słuchajcie, do domku, zrobiłam małe zakupki, ponieważ w środę kiedy my w końcu wyjeżdżamy? W środę czy w czwartek? No. W środę? No. A mamy hotel już na środę, czy nie? Ja na przykład mam, bo bym chciał też na rower jechać chwilę. Pojeździć, sobie przypomnieć, jak się jeździ. Ale co ja na przykład mam? No, że mam ochotę, nie? To nie wiem, czy masz ochotę w środę jechać, bo się pytałaś, czy muszę, mamy ochotę. Ja, jak mi jedna klientka, no. Jak mi klientka jedna da radę przyłożyć na wtorek, na jutro, to spoko, to możemy jechać w środę. Czyli prawdopodobnie wyjeżdżamy w środę na 80%, więc nie robiłam dużych zakupów, tylko takie na 2 dni. Biedronka! Tak. I co, moi drodzy, ja się zbieram, bo lecę na te rzęski. Zmachałam się, kurczę, bo trochę się stresuję. Jak jestem ustalona, boże, jak jestem ugadana na jakąś godzinę, to wiecie, ja lubię być punktualnie albo nawet przed czasem. Kuba ma takie coś w sobie, że on zawsze się spóźnia. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Wróciło moje dziecko z przedszkola i pierwsze co, to od razu zaprosi się za malinki, tak? Otwieramy malinki? Tak. A może poczekaj, a może pójdziemy na początek zobaczyć na balkon, jak tam nasza truskaweczka? No! Idziemy zobaczyć? Tak! To dawaj, chodź! Lecimy. Tym się strzeże, nie przyjmujcie. Nie przyjmujemy się syfkiem. Uwaga, idziemy zobaczyć. No! No to dawaj. Zobaczymy, czy już jest dobra, jak myślisz? Wow! Wow! Koczekaj, nie rwij. Jeszcze musimy zobaczyć dookoła. A jeszcze troszkę zobacz. Widzisz? Jeszcze ona jest tutaj biała. Ale jaka już duża, co nie? No. Taka ładna czerwona. No. Nie? Tak. To dawaj, idziemy odpakować malinki, a mama zrobi lemoniadę. Standardowo, słuchajcie, zawsze jak Maksiulka przychodzi z przedszkola, zawsze jest: mamo, kupiłaś mi malinki. Zawsze właśnie przed odebraniem jego na zakupy kupuje dziecku malinki albo borówki, bo ma teraz fazę na malinki, na borówki. Pycha! No ja wiadomo, że pycha. Malinki zawsze są pyszne. I słuchajcie, zawsze Maksiulka prosi właśnie, żeby puścić tutaj Turcję. Rury Turcję, tak? No. Maksiulka, słuchajcie, już od dłuższego czasu ma fazę mówienia mi ciągle: mamo, gdzie walizka, gdzie moja walizka, że on chce się pakować do Turcji, że on już chce jechać. Już ostatnio, słuchajcie, wziął walizkę, bo ona taka tutaj jest niebieska, tutaj teraz jest ta czarna, ponieważ niedługo będziemy się pakować do tej Warszawy, w sumie już jutro, więc już są przygotowane, ale ta niebieska jest u nas tak cały czas praktycznie w mieszkaniu, nie jest nigdzie schowana, tylko w szafie i zawsze ją właśnie z szafy wyciąga i pakuje zawsze tam majtki, skarpetki, muszę normalnie kiedyś wam nagrać właśnie, jak on się pakuje, bo on do Turcji już jedzie, on już swoje alpaki, motylki tutaj pompowane właśnie pakuje, on już swój ponton pakuje, on już wszystko pakuje, on już jedzie do Turcji, także za każdym razem, kiedy właśnie wraca z przedszkola, to są malinki. Tam, no, pojedziemy do Turcji, ale inne miejsce. Myślę, wydaje, że lepsze. Że lepsze miejsce. Także co, ja zabieram się, słuchajcie, za lemoniadę. Już jest świeża mięta na balkonie, widziałam właśnie, że już mega mocno wyrosła, więc po prostu, żeby, wiecie, ona nie uschła nam, trzeba ją wykorzystać i nie popełnić takiego samego błędu, jak popełniłam z rzeżuchą. Czajcie, wczoraj podlewałam moje surfinie, dosłownie wieczorem, mamy godzinę już 15, zobaczcie, jaka sucha jest ziemia. One, słuchajcie, tak piękne.
piją wodę, że to jest głowa mała, ale zobaczcie, jak pięknie się rozrastają. W dalszym ciągu nie kupiłam doniczki. Chyba dzisiaj, jak będę miała chwilę, to podjadę po nią, więc zaraz je podleję, a teraz zbieram. Słuchajcie, zobaczcie, jak on pamięta, jest, zobaczcie, jak ona jest wielka, ona jest olbrzymia, także tutaj wezmę chyba, wiecie co, najgorsze jest to, że ja nigdy nie wiem, które listki zerwać z mięty. Nie wiem, może tutaj, słuchajcie, nie wiem, ktoś mnie ogląda i zna się tutaj na ogrodnictwie, dajcie znać, które najlepiej się listki zrywa. Z tego, co wiem, to malutkie, bo są po prostu, wiecie, no, niby najlepsze, niby najwięcej mają soku, najświeższe są, ale ja te właśnie końcówki tutaj, te chcę właśnie ukorzenić, więc po prostu chyba zerwę tutaj te większe liście. Przepłukałam już listki właśnie mięty. Mam cytrynkę, dodam też jabłko i dodam też troszeczkę miodu. Mam tutaj rzepakowy miód właśnie od pani Marty i zobaczcie, patent na niewysychającą cytrynę. Zobaczcie, odkroiłam większy kawałek tutaj, tą dupkę tak zwaną i wbiłam wykałaczki i to jest, słuchajcie, super pomysł właśnie po to, żeby, wiecie, no, nie wysychała cytrynka. Także co, zabieram się za lemoniatkę. Proszę bardzo. Papryka i ogór. Także słuchajcie, ja naprawdę nie muszę... Niami! Ja nie muszę naprawdę, uważaj, powolutku. Niami! Tak jak zauważyliście, mi się w ogóle nie opłacało gotować obiadów. Naprawdę, jak Maksiulka chodzi do przedszkola, to mi się po prostu nie opłaca gotować obiadów, ponieważ Max je w przedszkolu obiad, wraca, nie jest w ogóle głodny, w ogóle jak ja gotuję obiady, to on nie chce po prostu jeść. Zawsze po prostu jak wróci, to albo właśnie je jakieś owoce, czy maliny, czy oborówki, czy jakieś jabłko, czy jakieś, no po prostu, wiecie, owoce. Czy na przykład warzywa, właśnie tak jak widzieliście, czy właśnie jakaś papryka, on ma w ogóle teraz fazę też na paprykę i na ogórka. To jest po prostu standard do każdego obiadu, do każdego śniadanka, właśnie na weekendik, czy do jakiejś kolacji. Musi być papryka i ogórek, no po prostu musi. Ale to dobrze, bo cieszę się, że moje dziecko, wiecie, nie warzywa i je też owoce, nie wybrzydza. Także ostatnio polubił też nawet marchewkę w zupie, więc wcina tą marchewkę, także fajnie. No, także czekam na Talę, bo Tala ma za chwileczkę do mnie przyjechać i mamy jechać na jakiś shopik. No ja myślę, że Kuba jest za stary, żeby dał na tym radę. Nie, to dla Maksia. Słuchajcie, Kuba Maksiowi kupił hulajnogę, prosił mnie, o naprawdę jest ciężka. Wyszliśmy sobie... Byliśmy sobie w Action i zobaczcie, ogólnie to miało, mieliśmy tylko po rzęsy, bo tam są, słuchajcie, w Action są magnetyczne. A po co mówisz? Po co jeszcze przyjdą i wykupią, a jak mi się spodobają, to wrócę. Ale wiesz, co by było fajnie? Jakbyśmy teraz je przetestowali, zobaczyli na twoich oczach, to są spoko. Dlaczego na moich? Bo jeżeli coś, to ja teraz kupuję to przez neta, zamawiam i zaoszczędzę na rzęsach. No. Także, słuchajcie, jedziemy zawieźć Kubie hulajnogę, odstawić rzeczy, przedamy się w auto Tali. Tala będzie kierowcą. I jedziemy do Kasteramy po... Ukorzeniacz. Do ukorzeniania. I co? Paletkę do ukorzeniania. Nie wiem, ona wie co. Ja nie umiem tego robić, więc ona mi to zrobi. I chyba musimy jeszcze dzisiaj stopy zrobić, co nie? Mhm. Halinka. No, także takie czerwone jak dłonie będą. Znaczy nie tak. Halina, nie są... No nie takie, bo będą teraz czerwone następne. Okej, dobrze. Takie sexy red, taki mocny, seksowny czerwony. To jest fireman taki jeszcze. No sexy. Masz. Taki fireman. Seksowny, bardzo czerwony, fajny. Dobra, lecimy. Mamo, kolejowy. Co chciałeś? Rower kolejowy. A ty chciałeś? Rower kolorowy, Boże, nie wiem, się powiedzieć. Kupiłam orzeszki, ale najpierw muszę je sprawdzić, czy są, nie są ostre, dobra? Sprawdzę, ci powiem. Ej, serio! Co to jest w ogóle? Jakiś miszmasz. O nie, to jest to niedobre. Nie są ostre. Nie? Nie. Ale to nie, tego nie... tego... Poczekaj, tego nie sprawdzałam. Masz, o. Tego nie. To nie?